Witajcie! Dziś tematem filmu jest dekupaż z maluchami. Cztery prościutkie projekty, z którymi bez problemu poradzą sobie dzieci. Minimum preparatów, maksimum radości ze wspólnego tworzenia. Zapraszam! Bazą trzech pierwszych prac są drewniane pudełeczka i tutaj początek jest zawsze taki sam, czyli zaczynamy od szlifowania. Po oszlifowaniu wieczko pudełka malujemy na biało farbą akrylową. Po wyschnięciu farby wieczko pudełka smarujemy klejem, a następnie układamy na nim rozwarstwioną serwetkę, dociskamy przez folijkę, a potem kolejny raz smarujemy klejem. Kiedy klej wyschnie, fragmenty serwetki wystające poza wieczko usuwamy papierem ściernym. Środek, boki i spód pudełka malujemy farbą w kolorze, który występuje na wieczku pudełka. Na wieczku domalowałam delikatną ramkę dookoła obrazka. Boki, spód i środek pudełeczka ozdabiamy kropeczkami odbitymi cieniutką stroną wykałaczki. Wszystkie miejsca, w których na obrazku występuje śnieg, podmalowuję delikatnie białą farbą. Zabieg ten nie jest konieczny, natomiast bardzo fajnie poprawia kontrast. Malowany wcześniej śnieg smarujemy klejem, a następnie posypujemy brokatem. Nadmiar brokatu strząsamy z pudełeczka i pierwsza praca gotowa. Pudełeczko numer 2 powstało w dokładnie ten sam sposób, z tą różnicą, że zamiast kropeczek na dole przykleiłyśmy tam gwiazdki.
ostatnim pudełeczku na wieczku odrysowuję kształt wycisku, a następnie miejscem pod obrazek, który będzie w środku ramki, maluję na biało farbą akrylową. Ja akurat miałam formę i stworzyłam sobie wycisk wianuszka, ale taką ramkę można z powodzeniem stworzyć z łańcuszka kulkowego, ze sznurka bądź z warkoczyka zaplecionego z wstążki. Pozostałą część pudełka maluję zieloną bejcą. Gdzieś na dnie szuflady znalazłam fragment papieru ryżowego z Mikołajem i właśnie jego użyję do ozdobienia wieczka. Mikołajka wyrywam i następnie przyklejam do wieczka przy użyciu kleju do dekupaż. Wianuszek maluję farbami akrylowymi. Całe pudełeczko zabezpieczam lakierem matowym. Zarówno wianek, jak i pudełko bielę techniką suchego pędzla. Zasłaniam Mikołaja i całe pudełeczko ochlapuję białą farbą. Ostatni krok to przyklejenie wianka do wieczka. Gotowe pudełeczka wyglądają tak. Na bazie szklanek po świecach powstały też dwa lampiony. Zaczynamy od odtłuszczenia szkła. Papieru ryżowego wyrywamy ptaszki i przyklejamy je do szklanek używając kleju do dekupaż.
miejsca na lampionie oklejamy białym papierem ryżowym. Można go zastąpić chusteczką higieniczną albo białymi częściami serwetek. Odbijamy kropeczki, tym razem grubą stroną wykałaczki. Ostatni etap to doklejenie bawełnianej koronki. Gotowe lampioniki prezentują się tak. Listę produktów użytych do stworzenia prac zamieszczam w opisie, ale tak naprawdę to od Was, lub jak w moim przypadku od dzieci, zależy to, czego użyjecie do zdobienia. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania kanału.